Po południe z Radiem Opole. A w naszym studiu profesor Uniwersytetu Opolskiego, doktor habilitowany inżynier Tomasz Ciesielczuk. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry. Pan też śledzi tę wydłużającą się listę miejsc, w których pojawiają się pożary albo też ekstremalnie wysokie temperatury? Tak. To bardzo niepokojące dane, które napływają z różnych miejsc, yy, i wydaje się, że to zjawisko pożarów, które gdzieś tam pojawiają się w lasach, się nasila. No właśnie, bo pan zawodowo niejako przygląda się klimatowi i temu, co dzieje się na, na, naszej, pla na naszej planecie. Te, to jest, co się dzieje w tej chwili, to to są dowody potwierdzające tezę o pewnej nieodwracalności zmian klimatycznych. To znaczy, zmiany klimatyczne są zjawiskiem bardzo złożonym i te wysokie temperatury powodują różne skutki. Przede wszystkim może to być źródłem właśnie pożarów lasu, ponieważ woda, która jest zawarta nie tylko w samych roślinach, ale też w ściółce, czyli tym, tej opadłej materii organicznej, która gdzieś tam zalega na dnie lasu, szybciej odparowuje. A skoro mamy wysokie temperatury, w szczególności mamy bardzo gorące lato, nie zawsze te opady są w takiej ilości, jaką byśmy sobie tego życzyli, to ta woda szybciej odparowuje, a więc zarówno ściółka um, szybciej przesycha, gleba szybciej przesycha, a rośliny, nawet drzewiaste, które um, rosną właśnie tworząc lasy, um, emitują w wysokich temperaturach duże ilości substancji, które nazywamy ogólnie olejkami eterycznymi, które mogą nawet ulegać samozapłonowi. 40 stopni, 40, nawet kilka stopni we Włoszech to jest temperatura no, na pograniczu możliwości normalnego funkcjonowania organizmu ludzkiego. A co dopiero mówić o turystyce. Niemiecka, niemiecki minister turystyki powiedział, że jeśli będzie tak dalej, to destynacje wakacyjne na południu Europy nie będą miały długoterminowo przyszłości. Zmiany klimatyczne niszczą Europę Południową, ale to chyba tylko, nie tylko Południową. Nie tylko południową. Pamiętajmy o tym, że te temperatury mierzone są, uwaga, w cieniu. Czyli mm, zwykle jest to jakiś jakaś termometr umieszczony w klatce meteorologicznej, dwa metry nad poziomem terenu, natomiast w słońcu te temperatury są znacząco wyższe mogą nawet przekraczać 50 stopni, a więc ta temperatura odczuwalna w połączeniu też z wilgotnością powietrza dla człowieka jest bardzo uciążliwa. W związku z tym faktycznie te mm, południowe kraje być może staną się celem wakacji, ale tylko zimą. Aha, właśnie, może no na narty tam nie pojedziemy, bo tam śnieg nie pada z kolei, prawda? Śnieg nie pada, ale może wtedy będzie akurat taka temperatura możliwa do, nazwijmy to, funkcjonowania um, i, i wtedy będzie możli, możliwy po prostu wypoczynek. Wszystko się zmienia, nie tylko w odniesieniu do codziennego życia, ale też zwyczajów turystycznych, ale też może się okazać, że na przykład my, i to już chyba widać takie sygnały, że nad naszym polskim Bałtykiem na wybrzeżu coraz większy ruch turystyczny, czy to, myśli pan, mogą być Ci turyści, którzy uciekają z krajów południa? Może tak być, może tak być. Zawsze Bałtyk uchodził za morze niezbyt ciepłe. W związku z czym ym, ci, którzy mówią, no ale ja lubię ciepłą wodę, nie wybierali się tam, więc być może teraz zmienią zdanie. Mhm. Ym, no, przede wszystkim są to wakacje krajowe yy, i możemy yy, no, tutaj wybrać się nad Nasze morze prywatne niemal. Natomiast turyści z południa, ci, którzy zawsze odwiedzali Grecję, Włochy, Chorwację i inne kraje, zniechęceni zbyt wysokimi temperaturami, a jednocześnie ma się zagrożeniem pożarowym, prawdopodobnie przyjadą nad morze, które nagle staje się atrakcyjne. No, nawet taki tytuł znalazłem Polska Nową Chorwacją. Dla, mowa tutaj była o czeskich, które jest tak akurat. Ale to też będzie się przejawiało w tym, że będzie coraz cieplej, bo widzimy, że ekstremalne temperatury już zaczynają się pojawiać w lecie już w tym roku. Przecież mieliśmy notowania bardzo wysokie, na zmianę z taką pogodą jak dziś, czyli, czyli deszczem i gwałtownym spadkiem temperatury. Tak, ta niestabilność pogodowa jest zawsze jakby taka niepokojąca, bo to jest jakby też efekt zmian klimatu, że mamy duży, bardzo duże różnice temperatur w przeciągu 24 godzin. Ekstremalnie wysokie temperatury, które utrzymywały się jeszcze no, 24 godziny temu przez chyba ponad dwa tygodnie, są jakby tutaj takim też efektem tych zmian, natomiast mamy nadzieję, że te zmiany uda się wyhamować. Cały czas no, idziemy w tym kierunku, żeby to ocieplanie klimatu, które finalnie no, jest negatywnym zjawiskiem, żeby zatrzymać. Natomiast faktycznie na chwilę obecną może to spowodować to, że właśnie turyści, którzy do tej pory unikali właśnie chłodniejszych mórz Morza Północnego czy Morza Bałtyckiego, właśnie teraz się zdecydują się na przyjazd wakacyjny tutaj. Próba powstrzymania tych zmian jest chyba w tej chwili już pewien konsensus, do których przyczynia się działalność człowieka. Wymaga takiego jednego wspólnego frontu. A tymczasem co jakiś czas, na przykład internet dobiegają czy media społecznościowe takie informacje o inicjatywach, że a to 1500 naukowców podpisało jakiś list, w którym twierdzą, że te zmiany klimatyczne nie są wywołane działalnością człowieka, tylko naturalnym przebiegiem. Życia przyrody, a, a to z kolei na przykład pojawia się taka informacja, że pewna znana rosyjska profesor Walentyna Żarkowa twierdzi, że to nie człowiek, tylko po prostu aktywność słońca powoduje zmianę tych, tych cykli. Więc gdzie jest prawda, panie profesorze? Analizując dane termiczne, historyczne i obecne, trudno jakby oprzeć się wrażeniu, że człowiek jest tu właśnie tym głównym przyczynkiem tych zmian klimatycznych. Owszem, zmiany klimatyczne zawsze były: raz było cieplej, raz chłodniej. Natomiast nigdy one nie postępowały a tak gwałtownie w bardzo krótkim czasie i b w czasach, kiedy te zmiany klimatyczne wcześniej następowały, ludzi na ziemi było znacząco mniej. Na przykład w czasie epoki lodowcowej szacuje się, nie wiemy tego dokładnie, że żyło na Ziemi od, od miliona do dziesięciu milionów ludzi. Zaledwie. Hmm. No to teraz jedno, jedno niewielkie miasto. W związku z tym, nawet gdybyśmy uznali podkreślam, to jest nieprawda ale nawet gdybyśmy uznali, że jest to naturalny cykl Ziemi, to musimy zrobić wszystko, żeby jemu przeciwdziałać. Hmm. Dlaczego? No, jest to w naszym interesie. interesie, we własnym interesie. Ale jak środowisko naukowe przyjmuje wystąpienia takich ludzi, to innych naukowców, wszak z tytułami profesorskimi, którzy podważają tę ogólnie przyjętą wiedzę? Zwykle przyjmuje się to tak, że osoba, która wygłasza tezę sprzeczną z ogólnie przyjętym porządkiem wiedzy naukowej, jest jakby postrzegana jako osoba, która niedokładnie przeanalizowała dostępne dane. Wzięła dane niepełne, to znaczy wzięła dane wybiórczo, te, które jakby pasują do no, przedstawianej teorii, i w związku z tym na tej podstawie opierając się, właśnie takie teorie są przedstawiane przez jakiegoś naukowca, który twierdzi, że nie jest tak jak mówi większość, tylko jest tak jak mówi on. A takiego naukowca może spotkać jakaś kara? Nie wiem, administracyjna na przykład. Ktoś przyjdzie i mandat mu wlepi za opowiadanie nieprawdy. To znaczy, bywały takie przypadki, że mm, uczelnie, na których pracował dany naukowiec, odcinały się od jego zdania, mówiąc, że nie jest to zdanie społeczności akademickiej, tylko jest to zdanie tego jednego człowieka. Ale z drugiej strony, jeżeli spotyka takiego naukowca ostracyzm, czy to nie ma tutaj zagrożenia, że no, ograniczona jest wolność dyskusji naukowej, prawda? No, można błądzić chyba. Oczywiście, że można błądzić. To część nauki. Tak, to część nauki. Błądzić rzeczą ludzką. Ale jest druga Część tego powiedzenia, ale tkwić w błędzie z rzeczą diabelską. W związku z czym. Um, naukowiec jest jakby zobowiązany do analizy wszelkich dostępnych danych naukowych, które są um, do uzyskania w jego, w jego czasie. Ma do dyspozycji całą masę danych historycznych. Jeżeli jest się specjalistą w danej dziedzinie i potrafi się analizować te dane, to wyciąga się właściwe wnioski. Natomiast jeżeli, tak jak mówię, działamy wybiórczo, to znaczy analizujemy tylko wycinkowe jakieś dane, niepełne, to wtedy może to prowadzić do wyciągania błędnych wniosków. A czy motywacją części tych naukowców może być no, chęć, nie wiem, zwrócenia na siebie uwagi. Bycia przez chwilę jakimś celebrytą powiedzmy, medialnym? No Mam nadzieję, że tak nie jest. No, ale no, są tylko ludźmi naukowcy, prawda? Są tylko ludźmi, tak i być może niektóry, niektóre osoby. W ten sposób postępują, żeby właśnie zwrócić na siebie uwagę, ale miejmy nadzieję, że mm, to tylko margines. I że nauka pozostanie nauką. I że nauka pozostanie nauką. Bardzo dziękuję za rozmowę. Profesor Tomasz Ciesielczuk był dzisiaj naszym gościem. Dziękuję bardzo. Cała rozmowa na radio.opole.pl